Dzień dobry. Jako ruch 11 listopada zapraszam do wysłuchania słowa na dziś. No, w dzisiejszym programie tytuł Dzbana Tygodnia otrzymał zasłużenie profesor Jan Hartmann za to, że potępiał to pojednanie środowisk żydowskich i Polaków. Oczywiście miał na uwadze to spotkanie, które się odbyło w Toruniu za sprawą ojca Rydzyka i tam wyklina swoich żydowskich rodaków, ale o prawicowych, patriotycznych poglądach, mówi o zdradzie, z kim oni się zadają. Także widać, że są tacy, którym się nie podoba to, że ojciec Rydzyk zorganizował takie spotkanie. No, ciekawa analogia, bo w Pożal się Boże mediach narodowych za to samo, to ja byłem potępiany przez niekiego Grygucia, taką nową gwiazdę pseudonarodowców, to przedstawione było też, że to ja organizowałem niby to spotkanie i byłem krytykowany, chociaż mnie tam wcale nie było, ani takiego spotkania nie miałem możliwości zorganizować. Bardzo mi się podoba oczywiście. Także widzą Państwo, że Hartmann, człowiek Palikota, wychowanek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dokładnie taką samą linię przyjmuje jak ci pseudonarodowcy, na których niektórzy jeszcze wpłacają swoje ciężko zarobione pieniądze. Także Grygucz i Hartmann, oni nie dość są bardzo podobni i ten wizerunek mają identyczny, to zupełnie za to samo atakują żydowskich patriotów i polskich patriotów. Tylko Hartmann ma wiele więcej odwagi, bo atakuje aż ojca Rydzyka, a Grygucz jako padalec to tylko Mariana Kowalskiego, który z tym niestety przedsięwzięciem nie ma niczego wspólnego. Akcja Chcemy Euniki w TVP. Oczywiście nie chodzi tu o samą Eunikę, ale chcemy ludzi, którzy mówią prawdę i Eunika zrobiła to w programie Minęła 20. Chcemy, żeby to było kontynuowane i dzisiaj do tej akcji dołączyła się pani Hania Shen, nasza korespondentka w Tajwanie, w taki azjatycki sposób, zdaje się, w Hongkongu w ten sposób się manifestuje poparcie. Także my kontynuujemy akcję w ten sposób i dziękujemy za odsiecz z Tajwanu. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Dobrze. Do zobaczenia.